Dwie apteki zdecydowały się podjąć wyzwanie i zabezpieczyć mieszkańcom Suwałk dostęp do zakupu medykamentów w porze nocnej. Od 1 marca dyżury, ale nie całonocne, tylko 3-godzinne, pełnić będą apteka przy Klonowej 40 oraz druga przy ulicy Putry 9. Obie placówki pracować będą od godziny 22 do 1 w nocy. W piątki, soboty, niedziele i poniedziałki recepty można będzie zrealizować na Klonowej. Od wtorku do czwartku natomiast na pacjentów potrzebujących wsparcia farmakologicznego oczekiwać będą pracownicy apteki przy ulicy Putry. W dni świąteczne czynne będą w takim samym systemie. Miasto z publicznych środków opłaci te dyżury, wydatkując 150 zł za każdą godzinę dyżuru, co łącznie do końca roku kalendarzowego pochłonie około 138 tysięcy złotych.